Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co będzie z tą Ukrainą? Kapitulacja bez bomby atomowej? Kapitulacja z bombą atomową? Czy wycofanie się wojsk rosyjskich? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, rozmawiałem teraz z takim znajomym, on urodzony był w Kijowie na Ukrainie, studiował w Moskwie, także zna jeden i drugi kraj, wylądował w Ameryce, no przypuszczalnie nie wylądował w Izraelu, bo w Izraelu troszeczkę jest za gorąco, no ale mówi, że rozmawiał ze znajomymi z Rosji, no i w sumie 2/3 Rosjan popiera całą tą akcję Putina. No ciężko jest uwierzyć w to, no ale no ma taką opinię, jaką ma. No bomba atomowa za czasów już od w czasie II wojny światowej, cały ten projekt Manhattan, no to była poważna sprawa, to tam setki tysięcy ludzi pracowały, to setki milionów, miliardów zostało na to wydane, no bo to nie jest tak prosto, żeby to wyprodukować. Badania były na pustyniach amerykańskich, później rzucili na Hiroshimę pierwszą, Japonia się nie poddała, no to było tam chyba 4 sierpnia, nie poddała się, żołnierze wszyscy tam, admirałowie, generałowie mówili, że się nie poddadzą, no to była Hiroshima, a później Nagasaki, nie zbombardowali Tokio. To trzeba pamiętać, że wszyscy ci, którzy mówią, że Ameryka zbrodniczo to zrobiła, to trzeba pamiętać, że Tokio między innymi też było spalane bombami zapalającymi, no ale ta bomba atomowa nie poszła na Tokio. Nagasaki to chyba było przez przypadek, bo chyba była Yokohama, no jakieś inne miasto niż Nagasaki. No ale od tego czasu wszyscy zaczęli się zbroić, no tam część grupa szpiegów wykradła te wszystkie, no nie wszystkie, wystarczająco planów, czy wystarczająco tych informacji przekazała do Rosji, no oni później zostali, chyba się Grinbergowie nazywali, później zostali powieszeni za szpiegostwo, no ale od tego czasu, no to było, że Ameryka i Rosja miały te bomby atomowe, no i to było na tej zasadzie, że my wiemy, że wy wiecie, że my wiemy, że jak wy rzucicie, to my rzucimy, no i to była taka podejście takiego kompletnego zniszczenia, także, że to nikt nie chciał pierwszy rzucić, no bo wiadomo było, że później już nie będzie możliwości nie rzucić. Także nawet w czasach największego takiego zamieszania pomiędzy sowieckimi, jak Sowieci weszli, jak Związek Radziecki wszedł na Węgry, czy jak wszedł do Czechosłowacji w 1968, czy wszedł do Afganistanu w 1979 roku, czy nawet jak było całe to zamieszanie i próba zdemokratyzowania socjalistycznego polskiej PRL-u, no to wszystko Ameryka jakoś ograniczała się, żeby to nie doprowadzić do tego strzelania w obydwie strony. Także no teraz jest troszeczkę inaczej. Putin przypuszczalnie planował to, że wejdzie, że Zełenski odejdzie, odleci gdzieś do Berlina, chyba mu proponowali, do Londynu mu proponowali, także miałby emeryturę, rentę, no a on wziął i został, mówił, że w zasadzie to przekazali mu, że on jest numer jeden do strzelenia na liście rosyjskiej, a żona i dzieci numer dwa na tej liście, no ale pomimo wszystko został. To było ciekawe, że w 1940 roku, kiedy
Niemcy zaczęli strzelać te wszystkie V1, V2, bombardowali z tych samolotów, no bo tam też były duże zniszczenia, tam w sumie tak się dużo nie mówi, no ale tam sporo ludzi zginęło, no nie tak jak w Warszawie w 1939, czy w czasie powstania żydowskiego, czy w czasie powstania warszawskiego, czy w czasie wyzwolenia, już kiedy Ruscy czekali pół roku po drugiej stronie rzeki, no ale tam były bombardowania. Także kiedy premier Winston Churchill spytał się czy dzieci rodziny królewskiej, czyli księżniczka Elizabeth i Margaret, nie powinny być jakoś osobno. No to matka też królowa, matka królowa, żona Georgia VI, powiedziała, że dzieci zostają ze mną, ja zostaję z królem, a król nie opuszcza miejsca. No teraz to było 60 lat temu, no a teraz Zeleński zdecydował, że nie opuści. No taki Goliat i Dawid, no on w sumie Dawid, żydowska figura, tam rzucił taką sznurkiem z kamieniem, no mówią, że też na kiju ta proca taka była, a taka klasyczna proca, no to ma gumę, ale to takie do rzucania na kamieniach plus ki, no to ma potężną siłę, jak popatrzycie się na różne wideo, gdzie ludzie to robią, no to jest dosyć dokładne. No w każdym razie on taki malutki David Zeleński został, nie robił tego wideo, nie robił tych TikToków, YouTube'ów i tak dalej, przemów do ONZ-u. No cały ONZ też debilowaty wstaje i klaszcze w maskach. No klaszczą w maskach i człowiek tak się patrzy na tą bandę baranów klaszczących w maskach i dochodzi do wniosku, że ci ludzie kompletnie w ogóle nie mają pojęcia, o co chodzi. Do Polski wchodzi 2 miliony ludzi, 2 miliony Ukraińców, tam nie wiadomo na jakim poziomie jest ten COVID. Oni 2 lata zniszczyli społeczeństwo tymi maskami, oni teraz w maskach kleszczą dla Zeleńskiego. No to jest jakaś taka farsa, no i to pokazuje nieudolność całego Organizacji Narodów Zjednoczonych, całe te fiasko z tymi samolotami, no to pokazuje całą tą nieudolność. No Polska w sumie dobrze zrobiła, że chciała ten trójkąt natowski taki podkreślić, no bo żeby polskie samoloty na niemieckiej ziemi, na amerykańskim lotnisku, żeby to wszystko było synchronizowane. No ale wszyscy się wypierają, wypinają na tą Ukrainę. No i teraz pytanie jest, jak długo ta Ukraina może mieć te zniszczenia, tak? No bo tych ludzi będzie coraz więcej uciekało, wyjeżdżało. Te zniszczenia będą coraz większe, to odbudowanie będzie coraz bardziej beznadziejne. No i zostanie Ukraina po prostu zniszczona od środka, nawet od środka, wewnętrznie, przez ekonomicznie, no i ludnościowo. Także na początku to jak tak zastanawiałem się, no to w tym wypadku myślałem, że Ukraińcy, wiedziałem, że się poddadzą, no wiedziałem, że się poddadzą, bo myślałem, wiedziałem, że Zachód nie za bardzo zareaguje. No i faktycznie nie reaguje. Wysyła jakieś tam jedzenie, broń, pieniądze. W Ameryce dużo ludzi wysyła pieniądze, 1000, 2, 3 tysiące dolarów, no szczególnie to wysyła do tych bezpośrednio znajomych, jak wiedzą, znają kogoś, albo ktoś zna kogoś, ktoś to bezpośrednio jest zaangażowany w pomocy dla tych Ukraińców, tam przyjmuje je do domu, do mieszkania, opiekuje się, no to tak pomagają. Sporo ludzi wysyła na jakieś takie anonimowe, no nie anonimowe, znane
znane organizacje, ale takie nie wiadomo, co one robią, jak robią, także że pomoc jest spora. No ale to jednak trzeba kijem do kija, pięścią do pięści i tak dalej. No, ten terror jest nieprawdopodobny, no bo te ostrzeliwania tych domów mieszkalnych to jest coś nieprawdopodobnego, ale to ma steroryzować. CIA mówi, że w zasadzie Putin podwoi swoje ataki, no i będzie chciał doprowadzić właśnie do tej kapitulacji. Chiny na pewno były w to włączone, no bo dlaczego to się stało 28 lutego, no to tydzień czy dwa po zakończeniu olimpiady, dlaczego Xi Jinping odwiedzał Koreę, dlaczego Putin i Xi Jinping spotkali się tam miesiąc czy dwa miesiące wcześniej. No trzeba zrobić to, żeby wszystko to się zatrzymało jak najszybciej. No i ja myślę, że po tym zatrzymaniu tych samolotów, to teraz wszyscy będą starali się przekonać Zeleńskiego, żeby się poddał. No, on jest zdesperowany i zdenerwowany. Jak się go pytali, kiedy to się zakończy, no to on powiedział, że zakończy się wtedy, kiedy zamkniecie przestrzeń powietrzną. No, on ma tą odpowiedź, albo walka, albo nie walka. No, ta walka samotna Ukraińców, no to jest no, duże spustoszenie. To jest duże spustoszenie. Ciekawe jest, że ci generałowie, tych trzech generałów zostało zabitych, także Ukraińcy muszą mieć albo bardzo dobrych strzelców wyborowych, tak zwanych snajperów, no ale ci generałowie, no to też chyba muszą wychodzić w mundurach i z medalami na piersiach i w czapkach generalskich, że są tak szybko można ich odstrzelić. No ale ta bomba atomowa, tak? Ta bomba atomowa ciągle stoi. Są obawy, że on tego może użyć. No i to trzeba się tak właśnie zastanawiać. No, na początku Putin postawił te swoje siły atomowe w stan przygotowania wojennego. No i to się stało w zasadzie pierwszy raz od 1960. Także to nie wiadomo, czy to był cyrk, po prostu takie przygotowanie i straszenie i trzęsienie tymi łańcuchami wojennymi. Czy to jest taki blef pokerowy, czy to jest prawda, ale część mówi, część ludzi znających Putina, czy znających sytuację w Rosji, no i tak jak wszyscy teraz się patrzą, to jest bardzo prawdopodobne. No, Putin ma takie narzędzie, no i Putin chce tego narzędzia użyć. Tam wygląda na to, że nie ma naokoło niego nikogo, kto by fizycznie mógł go, powiedzmy, wyeliminować. No, dużo ludzi proponuje właśnie, że ktoś powinien tam go odłączyć z życia. No, nawet jeden kretyn z kongresu mówił, no, to jest dziwaczne, żeby człowiek z kongresu, polityk, wychodził, mówi, żeby dać 10 milionów dolarów za no wiadomo co. No, każdy sobie może tak w mrzonkach opowiadać prywatnie, no ale kongres to już przesadza. No jest problem z tą bombą, to jest to, że jak byłaby rzucona, nawet taka walizkowa, nawet taka mniejsza, no to rzucona jedna w celu steroryzowania, no i
spowodowania tego, że Zeleński by skapitulował, tak jak Japonia po Nagasaki, tak? No bo to by była jedna mała w jednym miejscu, później druga mała w drugim miejscu. No i do momentu, tak jak ja się pytałem, czy zastanawiałem, jak rozmawiałem na temat tej Ukrainy, to wykończą. No wykończą Ukrainę, tyle tylko czy byłaby kapitulacja pod, tak jak w Paryżu, tak, że w zasadzie tam zniszczeń nie było, czy w Pradze, w Czechosłowacji, czy tak jak w Warszawie, gdzie i ta kapitulacja nastąpiła. No, były też inne sytuacje, te układy francusko-angielskie. No, ale dzisiaj jest 2022. I ta pierwsza bomba atomowa rzucona doprowadzi do drugiej, doprowadzi do kapitulacji, no ale później co do czego doprowadzi? Doprowadzi do tego, że już nie będzie tego ograniczenia, nie będzie tego tabu, nie będzie tej czerwonej linii, której przekroczyć nie można. No i wtedy już Chiny byłyby skłonne coś tam też rzucić w Tajwanie, żeby to przyspieszyć. Iran ciągle produkuje, czy pracuje na tym, żeby produkować. Barack Muhammad Obama pomagał im to, no bo dał im tam dwa samoloty wypełnione złotem. Administracja Bidena też w sumie Iranowi pomaga w jakiś sposób. Także ten cały świat się rusza jakoś tak bardzo powoli. Politycy się ruszają bardzo powoli. Niemcom zależy na ropie. Bidenowi zależy na pokoju. Całej Niemcy chcą spokoju i ropy. Także ta biedna Ukraina na pewno się podda prędzej czy później. No tam oni nie wytrzymają, oni po prostu nie wytrzymają. I ta bomba atomowa, jak będzie użyta, no to już wtedy szybko tam Niemcy, Ameryka pogoni Zeleńskiego, żeby po prostu się podał. No i będą obiecywać, że będą niszczyć jeszcze bardziej ekonomicznie. No ale to rok, dwa, trzy i wrócą z powrotem do jakichś takich warunków. Moim zdaniem to opanowanie siłowe Ukrainy to i tak nic nie da, bo po tych zniszczeniach to ta linia oporu to będzie tak straszna, że będą partyzanci nie tylko miejscy, ale i wiejscy i tam ci żołnierze to będą zastrzeliwani gdzieś z krzaków. Wszyscy ci ukraińscy politycy, którzy nawet zgodzili się na kolaboracje, no to też będą zabijani, to będzie jakaś anarchia, to będzie eliminacja zdrajców, także to długo też się nie utrzyma. Także ten cały plan Putina po braku upadku po trzech dniach, no to już jest no kolosalna sprawa. To Putin też będzie wykończony niezależnie, czy Ukraina skapituluje, czy nie skapituluje. No w każdym razie szkoda tych wszystkich ludzi, którzy stracili życie, szkoda, którzy musieli uciekać na cały świat. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja. No starajcie się, jak możecie, głosujcie na normalnych, płaćcie podatki normalnie, pilnujcie, żeby politycy nie wyciskali jak najwięcej z podatków. No w sumie powinna to być jakaś taka demokracja reprezentatywna. No i dobrobyt. Politycy powinni dbać o dobrobyt narodu.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co on zrobił, co jego administracja zrobiła Polsce, co zrobiła Ukrainie, co zrobiła wam. Jeżeli płacicie teraz takie ciężkie pieniądze za benzynę, no to nie jest to wina Putina, to jest wina Bidena od pierwszego dnia, kiedy zaczął kasować energię kopalnianą. Zdrowia dla normalnych.